komedii bardzo romantycznej zabrałeś żonę na film? Czy zabrałem żonę na film? Mhm. Nie, nie zabrałem żonę. Pytam, na bo tam wszyscy parami chodzą. Nie byłem nawet na premierze, więc... Niestety nie mogłem, właśnie sytuacja rodzina mi nie pozwoliła także. Ale na szczęście wiesz, o czym są listy do M. Tak, kojarzę. Bardzo romantycznie. Romantycznie na pewno, wigilijnie, świątecznie, więc myślę, że to jest dobry czas na taki film. Paweł, to było do przewidzenia, że film o prezenterze Radia Z będzie hitem. Czy to prawda, że wszyscy aktorzy biorący udział w tej komedii romantycznej zazdroszczą Maćkowi Szturowi nowej pracy w Radiu Z? A tego to nie wiem. Ja nawet nie wiedziałem, że Maciek pracuje w Radiu Z. No po 9 listopada. Znaczy, wiem, że oczywiście gra w filmie prezentera, ale nie wiedziałem, że pracuje tak. Coś mi wspominano, że... Najpierw zaczął pracować w radiu, a później nakręcili o tym film. Słyszałem, że prowadził chyba jakiś program. Rzeczywiście, teraz sobie skojarzyłem, tak? Listy do M. Tak. W tym filmie każdy bohater ma jakąś swoją historię miłosną. Tak, ja też. W skrócie, jaka jest twoja? No właśnie, nie mogę tego powiedzieć, bo zdradzę jakby puentę mojej postaci, więc wolałbym nie zdradzać. Ale rzeczywiście jest to film o miłości i każdy tam odnajduje w pewien sposób. No tak krótko, dziewczyna czy chłopak, no. Słuchaj. Nie sugerujemy, nie... Radio Z.